Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Pora, słuchajcie, na akadamę. I tutaj na akadamę trzeba by wpuścić krewety. Z racji tego, że kolor tej akadamy jest no taki, a nie inny, więc pomyślałem, że fajnie by tutaj wyglądały ciemne krewetki. Początkowo myślałem o Black Devilach, żeby tutaj wrzucić Black Devile. Aczkolwiek Black Devile bym dał na coś bardziej pewnego, bo no, z akadamą miałem kiedyś przygody i jakoś nie byłem super do niej przekonany, więc nie chciałbym takie krewetki jak Black Devile dawać na akadamę. Na Black Devile sobie zostawimy ten zbiorniczek na podłożu Powerhouse, z racji tego, że on też jest taki jaśniejszy trochę, nie jest to co ma Flora, zobaczcie. Jest taki jaśniejszy, więc też Black Devile tu będą fajnie wyglądały. A my sobie zrobimy tutaj na akadamie, też puścimy czarne krewetki, które zamówiłem od kolegi Marcina Wawrzyniaka. Aqualife, będą to czarne King Kongi. Będą to czarne King Kongi Extreme, całe czarne. Wydaje mi się, że fajnie tu będą wyglądały. Przyszła właśnie paczka od Marcina, więc sobie ją teraz możemy odpakować i zobaczymy, co tam się znajduje. Dobra, mamy paczkę, ostrożnie, nie rzucać. Zobaczymy. Pierwszy raz, słuchajcie, biorę od Marcina krewety. Tutaj jeszcze będą czerwone King Kongi, bo też muszę dopuścić troszeczkę do swojego stada, jakie mam, a Marcin ma ładne King Kongi, bo jak pamiętacie, kiedyś 10 sztuk czy 11 od Bogdana brałem, Bugiego, i szukałem, słuchajcie, czegoś też ładnego, takie jak miał Bogdan. One takie, nawet takie dosyć ciemne są te krewety, więc znalazłem takie krewetki u Marcina, więc no. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Czekajcie, przybliżę troszkę. Okej. Dobra, kawałek tekturki. Z wrażenia jakbym się popłakał, żebym miał sobie czym od razu łzy wyczyścić. I co my tu mamy? A, Noble Shrimp. Zobaczcie, jak fajnie Aqualife wysyła próbki pokarmu Noble Shrimp. Oczywiście Noble Shrimp mam całą masę, więc tego nie będę, słuchajcie, otwierał. Tylko jak jest tak fajnie przygotowane, tak fajne próbki są przygotowane, to te próbki wam też jakoś rozdam. Bardzo, bardzo fajnie. Możecie napisać pod tym komentarzem Aqualife i próbek mamy ile? Czekajcie, zobaczmy. Raz, dwa, trzy, pięć próbek, nie? Czyli jedna osoba. Albo nie, będzie dla jednej osoby. Zobaczcie, czy są takie same. Rainbow, Powerfoot, Vegavit, Powerfoot i Powerfoot. Ok, czyli sobie zrobimy dla dwóch osób, pomieszamy to jakoś. Zostawcie komentarz, proszę, Aqualife. Dzięki bardzo. A tu mamy... jakiegoś no-name'a. Więc tym no-name'em już taki dobry nie będę i sobie go zostawię, bo jestem ciekaw. I co dalej my tu mamy? Dobra. A, tutaj są... A nie, co on tu wysłał? Ehehe, kolego. Co my tu mamy? Światełko bliżej, proszę. Co my tutaj mamy? No na to się nie umawialiśmy. Czerwone... Ładne czerwone krewety. Ciężko mi powiedzieć, co to jest. Znaczy, są galaksy, nie? Ale kurczę, mocno takie jak snowflakesy. No, ciekawe. Odpakujemy sobie, zobaczymy. Tutaj mamy czarne King Kongi. 10 sztuk miało być, a mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 czarnych King Kongów mamy. Dyszkę zamawiałem. Bardzo dziękuję. I te King Kongi właśnie polecą
na tą akadamę. To jest, słuchajcie, to. I tutaj mamy te ekstremy czerwone. I tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, chyba też 11 albo 12. Zaraz to sobie wszystko odpakujemy i zobaczymy. Ale to z tymi czerwonymi, to mnie choroba zaskoczył, no. Zaskoczył mnie bardzo. I chyba te krewety polecą na ten zbiornik na podłożu pH. Tak mi się wydaje. Żeby nie mieszać z tymi moimi, co mam, tylko damy je na osobny zbiorniczek. No a devile jeszcze poczekają. Black devile jeszcze poczekają. Bo nie chciałbym mieszać je z moimi, nie? Więc tak sobie zrobimy, słuchajcie. To mnie, kurde, zaskoczył, no. No nic. Tak to jest, jak się ma kolegów wśród hodowców krewetkowych. Dobrze, że mam zbiornik, nie? Dobra, tu sobie będę grzał na razie te King Kongi. Fajne, czarnuchy takie. Mega. Dobra, niech one tutaj się, słuchajcie, grzeją. No, a te czerwone damy tutaj. Też na inny zbiorniczek. Bardzo ładne krewety. Niech się zagrzeje, słuchajcie, woda w worku. I później odpakujemy. No, a tutaj jeszcze mamy czerwone Red Ruby. I czerwone Red Ruby Extreme. Polecam tam do moich czerwonych Red Ruby Extreme. Więc super. Tak tylko informacyjnie. Powerhouse założony 20 lutego. Dzisiaj mamy 21 marca. Więc miesiąc minął. Zbiornik jest ok. Akadama zakładany 17 lutego. Więc też ponad miesiąc. Więc powinno być, słuchajcie, powinno być dobrze. Nie mam pojemników aktualnie tutaj, więc ja sobie tą aklimatyzację zrobię taką trochę w inny sposób. Kiedyś, słuchajcie, będąc u mojego kolegi Michała Paczkowskiego, on mi pokazał taki patent. Ja go stosuję, jak nie mam za bardzo czasu, żeby aklimatyzować super krewety. On po prostu brał gwoździe albo jakąś wykałaczkę, robił kilkanaście dziur w worku. Okej. O. I zostawiał sobie to w wodzie, niech sobie leży nawet pół godziny. Woda powoli będzie się mieszać przez te otwory. Macie krewetki z pewnego źródła, a ja za takie źródło Aqualife uważam, więc nie ma obawy, że jego woda akurat się dostanie do mojej wody. Tym bardziej, że to są jakby pierwsze krewetki, tutaj wcześniej żadnych krewetek nie ma w tym zbiorniku, więc ja tutaj no nie mam żadnego problemu z tym. Tak samo zrobimy sobie tutaj z King Kongami. O, dobra, i niech sobie to leży. Nie wiem, czy Michał Paczkowski dalej tak robi. Jeżeli nie robi, to ok, ale kiedyś wiem, że mi pokazał, że jak nie ma czasu siedzieć i ten, albo gdzieś się śpieszy, to po prostu robi otwory w worku i to sobie potem spokojnie się ta woda przelewa i tak się aklimatyzuje. Więc tak też zrobimy. No dobra. I teraz jeszcze, słuchajcie, Red Ruby u góry. Z racji tego, że to jest na samej górze zbiornik, więc Red Ruby sobie przelejemy do pojemniczka i wam pokażę, jak one wyglądają. Dobra, przelałem sobie. Zobaczcie. To są te Red Ruby od Marcina. Fajne, naprawdę fajne, ciemne robaki. Właśnie zależało mi dlatego, żeby brać od takiego, a nie innego hodowcy, bo od Bogdana dostałem naprawdę fajne Red Ruby jakiś czas temu. Takie ciemne, aż wpadające w czerń niektóre. I takie też chciałem właśnie od Marcina, nie? I Marcin oczywiście stanął na wysokości zadania i takie krewety też mi podesłał. Także super, dziękuję. Idę je aklimatyzować. Dobra, wyłowimy te ekstremy. Fajnie, jakby się tak wszystko udało złapać. Ty, no udało się? Jedno zostało. Ha! Wszystkie mamy. Dobra. Wpuścimy je. Rzut oka. Jeszcze na krewety. Ładne sztuki, nie? I lecimy. No.
O, dobra, wszystko? Wszystko. Zobaczcie, jakie ładne sztuki. Właśnie zależało mi bardzo, żeby były takie ciemne, nie? Żeby podpasowały tym krewetkom, które jakiś czas temu przyjechały do mnie od Bogdana Bugiego. No i takie są, super, super, no. Od Bogdana przyjechało tam chyba 10 czy 11 sztuk. Jedna samica wypuściła maluchy, ale kurde, krewety, słuchajcie, tutaj mają bardzo duży zbiornik, nie? I nawet jak jest te 10 sztuk dorosłych, plus te kilka maluchów, to żeby tutaj się zrobiło fajne statko, to naprawdę będzie trzeba trochę czekać. Dlatego postanowiłem, żeby coś tutaj dorzucić jeszcze, żeby szybciej to może jakoś poszło, nie? No, zobaczcie, jakie fajne sztuki. Aż ciemne takie, nie? Dobra. Ogarniemy kolejne. Bardziej obawiam się tej akadamy. Bo tak jak, nie wiem, jak już pewnie wiecie, jeżeli chodzi o master soila, to się czuję jak ryba w wodzie. Wiem, jak dojrzewa ten zbiornik, czego mogę się po tym zbiorniku spodziewać i tak dalej, nie? A jeżeli chodzi tutaj o akadamę, to jest takie nie do końca jeszcze, nie? No ale... Dobra, zobaczymy. Wpuścimy tu krewety. Się poprzyczepiały do siateczki, no. Czekać. Sio. No i dobra, i wylądowały. Fajne czarne sztuki. Mówię, jak nawet u Karika, jak oglądałem, który ma większość zbiorników na akadamie, to właśnie jakieś tam blue bolty, czy jakieś czerwone krewetki, czy coś, to jakoś tak nie bardzo, nie? Ale szczególnie czarne krewety. Cholernie mi się podobały, jak one wyglądają na kolorze, jakie daje to podłoże, nie? I dlatego stwierdziłem, że u siebie też puszczę właśnie czarne krewetki. Początkowy był pomysł o devilach, nie? Żeby devile tu puścić. No ale odpukać, jakby coś, nie daj Boże, miało się stać niedobrego i jednak to podłoże nie będzie petarda. No to devili by mi było bardziej szkoda, nie? Chociaż każdej krewetki mi jest mega szkoda. No ale devili jednak i cenowo i tak dalej, szkoda by mi było bardziej, nie? Dlatego postanowione zostało, że tutaj będą King Kongi i mam nadzieję, że będzie im tutaj spoko. No będziemy obserwować, na pewno update'y będę robił. Ja też jestem taki, że jeżeli się okaże, że tutaj, nie wiem, nagle wszystko pozdycha i nie będzie tutaj krewet, to też wam o tym powiem, nie? Bo być może ja tutaj coś źle robię i tak dalej, jeżeli dookoła ludzie są z akadamy zadowoleni, a u mnie nie pyknie po raz drugi, no to jakby nie będę pewnie po raz trzeci próbował, ale na pewno was o tym poinformuję, jeżeli coś tutaj się stanie takiego, że krewetki będą zdychać, no. No dobra, i teraz na końcu te galaksy czerwone, kurczę, no taka niespodziana. Odezwałem się do Marcina i go zapytałem, co to za niespodzianki takie, które nie były wcześniej ustalane, nie? A Marcin mi powiedział, że no widział te moje galaksy, które mam i wysłał mi, no, żebym miał coś lepszego, nie? Bo te moje galaksy faktycznie, no, nie są może jakieś super ekstra, tam pewnie selekcja się przyda i Marcin powiedział, że dlatego wysłał mi fajniejsze galaksy, żebym sobie dopuścił do tego swojego stada, a ja stwierdziłem, że nie będę dopuszczał, zostawię po prostu te 5 sztuk, które od Marcina mi tutaj przyjechały, dostaną całkowicie nowy zbiornik, a ja ewentualnie ze swojego tutaj stada galaksy, które mam, ja sobie tam dobiorę jeszcze z 3-4 krewetki takie ładniejsze i też je tutaj wpuszczę, albo dogadam się jeszcze z Marcinem, że jak przy okazji jakiegoś innego zamówienia albo coś, żeby mi tam jeszcze ze 3-4 sztuki od siebie dorzucił, nie? Albo z jakiegoś innego źródła, ale coś ładniejszego, żeby wpadło. Dobra, wpuścimy je.
No dobra, mam nadzieję, że to podłoże pH im podpasuje. Ale naprawdę ładne, ładne osobniki. Poczekajcie, założę makro soczewkę. No dobra, no ładne sztuki, naprawdę, naprawdę ładne, ładne sztuki. No dobra, słuchajcie, dzięki bardzo za obejrzenie tego filmu. Marcin, bardzo, bardzo Tobie dziękuję za fajną przesyłkę. Nie tak się umawialiśmy, ale jestem naprawdę mile, mile zaskoczony i dzięki, dzięki wielkie. No super, jeżeli chcecie też zobaczyć hodowlę Marcina, to też tam zapraszam do sklepu Aqualife w Świętochowicach. Tam możecie pewnie Marcina spotkać, nie wiem czy często, czy nie często, ale tam pewnie Marcin jest, więc zapraszam serdecznie do Świętochłowic, Aqualife, super, bardzo, bardzo Marcin dziękuję, mam nadzieję, że będzie im tutaj u mnie dobrze, no i na podłożu pH, bo też jestem ciekaw jak na tym podłożu, ale wydaje mi się, że spoko. No ładne krewetki, zobaczcie, naprawdę ładne. I chyba dobrze zrobiłem, że zostawiłem je tutaj, tą piątkę osobno, na tym zbiorniczku, a nie wpuszczałem ich do swoich galaksy. No nic, trzymajcie się. Cześć.